Komentarz dnia. I Witold Gadowski. Dzień dobry. Dziś trudno jest komentować wartki prąd wydarzeń, bo czas nam zwolnił, zaczął się weekend, wszyscy myślą o dobrej pogodzie, ale my postaramy się zająć jednak kilkoma kwestiami. I pierwsza z nich. Prezydent odznaczył bohaterów bitwy w Karbali z 2004 roku. Zapytam moich rozmówców, co polskie wojsko tam robiło i czy rzeczywiście to jest tak wielki sukces, żeby odznaczać, i to przez prezydenta, Cezary Krzysztofa, tygodnik Solidarność. Więc myśmy tam byli jako członek koalicji, która pojawiła się tam dlatego, że pojawiły się oskarżenia o to, że ówczesny dyktator Iraku posiada broń masowego rażenia, które się nie potwierdziły. Ukrył ją w miejscu niemożliwym do znalezienia. Niemożliwym do znalezienia. Poza tym liczyliśmy na kontrakty, których nie dostaliśmy. I tak dalej, i tak dalej. Więc w sensie politycznym ja wtedy... Znaczy ma to pewne pozytywne aspekty. Takie na przykład, że zupełnie inaczej po wojnie te grupy społeczne, które w Iraku, na przykład Kurdowie czy Szyici, były uciskane, stoją na zupełnie innym poziomie. No to jest, powiedzmy, jakiś tam zysk z tej wojny. Natomiast jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, od których się ta wojna zaczęła, no to jej efekt jest in minus. I mówię to również w kontekście własnych wyrzuty sumienia, ponieważ mi się wydawało, że wtedy tak powinno być. Dariusz Grzędziński, fakt. Tak, to znaczy, nie wiem, czy właściwe jest pytanie, czy to bohaterowie. No, przede wszystkim to są żołnierze, prawda? Ci odznaczeni. Oni wykonywali rozkazy. Rolą żołnierza jest wykonywanie rozkazów. Jeżeli ludzie będący ponad nimi i te rozkazy im wydający zdecydowali, że mają tam jechać walczyć, nie za naszą sprawę, za sprawę, jak pokazał czas, to i się zgodzę, przegraną, no to oni wykonywali swoje obowiązki. Trudno mieć do nich o to jakiekolwiek pretensje. Jeżeli możemy takie pretensje kierować, to wyłącznie w kierunku osób decyzyjnych, które zdecydowały, że warto do tej koalicji przystąpić, warto jechać tam, obalić dyktatora Saddama Husajna, warto szukać tej broni masowego rażenia, która okazała się istnieć jedynie w dokumentach niektórych ważnych osób z Waszyngtonu. A rzeczywiście, no, czas pokazał, że gra nie warta świeczki, bo tych kontraktów jak nie mieliśmy, tak nie mamy i zakładam, że mieć nie będziemy. Też warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Irak dziś w 2019 roku jest państwem lepszym niż był w 2004 roku. No ja stawiam odpowiedź jednoznacznie negatywną. Nie jest lepszym państwem, podobnie jak wiele państw w regionie. Wydaje mi się, że osunęło się, nie chciałbym używać mocnych słów, ale zdaje się, że w chaos. No, mówiąc tak, no chyba nie przekłamię zbytnio sytuacji. Cezary Krzysztof. To pierwsza część mojej wypowiedzi była tylko pierwszą, a chciałbym powiedzieć, że jest druga, bo co do bohaterstwa polskich żołnierzy nie mam najmniejszej wątpliwości. Oni tutaj niczym nie tylko nie są winni, ale wykonali swoje zadanie w sposób należyty, to w ogóle za mało powiedziane. No po prostu krótko mówiąc, jak polscy żołnierze zachowali się zwyczajnie bohatersko, wykonali zadanie i odpowiednie uszanowanie ich bohaterstwa jest jak najbardziej na miejscu. No niemniej w Iraku, w Karbali byli jako najeźdźcy. To nie był ich wybór. Oni tam wykonywali tak. Rozkazy, które... Co do żołnierzy, zgoda, nie możemy się ich czepiać. Oni wykonują rozkazy. Nie mamy prawa. Wykonywali swoją pracę. I od tego nie są. Mogli się zbuntować. Ale politycy, którzy ich tam wysłali. Przecież przesłanki służące do tego, żeby ich tam wysłać, były zupełnie inne. Oto wchodzimy w głęboki sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, z którego będziemy mieć ogromne korzyści. Minęło 15 lat i co? No i obawiam się, że trochę jakkolwiek, oczywiście mamy pewne podstawy, żeby twierdzić, że najlepszym sojuszem z geopolitycznych, które mamy do dyspozycji, jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast pytanie, czy nie podchodzimy do niego zbyt naiwnie nadal, pomimo tych doświadczeń. Ładne słowo, naiwnie, tylko że to naiwnie jest wymierne i to w bardzo wielkich sumach, Dariusz Grzędziński. No zgadzam się absolutnie, bardzo naiwnie do tego podchodzimy. No, rzeczywiście, no, sytuacja jest taka, no, że nie mamy zbyt dużego pola manewru i poza sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, no i sojuszem w ramach Unii Europejskiej, żadne inne sensowne alternatywy w tym momencie nie istnieją, więc jesteśmy zdani na to co mamy. Natomiast o ile w moim przekonaniu
bliskość, uczestnictwo, sojusz z Unią Europejską jakieś wymierne korzyści jednak wielu milionom Polaków dały. Tak w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdyby ktoś mnie zapytał o to, co tak naprawdę zyskujemy, czy zyskujemy cokolwiek, odpowiedziałbym, że trudno mi powiedzieć. Pewnie użyłbym słowa nic. Pokusiłbym się o takie stwierdzenie. No, najlepszym przykładem tego chociażby ubiegłotygodniowy, zdaje się, spot wypuszczony przez ambasadę amerykańską, kiedy to pani ambasador Mosbacher zachęcała nas, Polaków, do pomocy w dołączeniu do programu bezwizowego, abyśmy od przyszłego roku mogli podróżować po 15 latach, przypominam, od wysyłania naszych żołnierzy do Iraku, do USA bez wiz. No, żadna w tym rola Stanów Zjednoczonych. Program wymiany wizowej mówi wyraźnie, że jeżeli odsetek odmów wniosków wizowych spadnie poniżej 3%, Polska automatycznie, czy każdy inny kraj automatycznie dołącza do takiego programu. Więc ruchu ze strony USA nie było tutaj żadnego. Wyłącznie dzięki pracowitości, pomysłowości, zaradności Polaków dołączymy do, daj Boże, do tego programu w roku kolejnym i będziemy mogli tam podróżować jak wszyscy inni cywilizowani Europejczycy. Natomiast co tutaj dały nam Stany Zjednoczone? Jednoznacznie można powiedzieć nic. Mogę? Proszę. Bo wydaje mi się, że po pierwsze program ruchu bezwizowego to nie jest program nadany przez Mojżesza, tylko, że tak powiem, program państwa amerykańskiego, które może ten program zmodyfikować, a wydawałoby się, że mogłoby to jakiś ruch w kierunku swojego wiernego sojusznika uczynić. Po drugie, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi ma ogromny potencjał. Nasze pomysły związane z byciem liderem Europy Wschodniej i Centralnej są kompatybilne z pomysłami amerykańskimi na sprzedaż surowców energetycznych w tejże Europie Środkowej i Wschodniej, dzięki czemu powstaje taki środek ciężkości, do którego owszem i zdarza się pukać Niemcom, pytając, czy my możemy tutaj uczestniczyć, choćby w charakterze obserwatora, zdarza się pukać również Izraelowi, który częściej za pośrednictwem Węgier, który ma akurat lepsze stosunki z Izraelem, również chce mieć jakiś udział w tym wszystkim, co się dzieje w Europie Środkowej i Wschodniej. To nie jest oczywiście tak, że mamy tutaj zagwarantowany sukces i to nie jest absolutnie tak, że to są układy łatwe, bo tutaj układanka składa się z wielu państw, te państwa mają złożone interesy i częściowo te interesy się ze sobą pokrywają, a kiedy indziej znowu się nie pokrywają. Natomiast to nie jest też tak, że jest to granie warta świeczki, jest to gra jak najbardziej warta świeczki, a Stany Zjednoczone w jakimś sensie są tutaj również, czy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest tutaj w tym zakresie jakimś naszym zasobem. Czyli ja absolutnie nie stwierdziłem, że to jest to granie nie warta świeczki. Oczywiście w tym momencie jesteśmy postawieni przed wyborem albo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, albo sojusz z Chinami, które na polu globalnym ze Stanami Zjednoczonymi rywalizują. No, z dwojga tych opcji myślę, że jak siedzimy sobie tutaj w studiu, zgodzimy się wszyscy, że jednak sojusz ze Stanami jest logiczniejszą alternatywą. Nie wiem, czy tak zgodzimy się, omawiając następną rzecz, a mianowicie protesty. I nie będę teraz mówił o proteście nauczycieli, bo o tym na koniec, jak zdążymy, tylko o proteście taksówkarzy. Otóż taksówkarze niedawno blokowali wjazd do Warszawy. Pozdrawiam taksówkarzy z Solidarności. Pozdrawiam taksówkarzy. I taksówkarze mają zasadne argumenty mówiące o tym, że konkurencja ze strony pewnej firmy U jest konkurencją nieuczciwą i że prawodawca i władze na tą konkurencję de facto zezwalają. No takie są konsekwencje właśnie troszkę takiego, jakby to powiedzieć w miarę oględnie w mediach publicznych, no, nieładnego zachowania, powiedzmy, części administracji amerykańskiej, które mam wrażenie i powiedzmy, że są potem takie mniej czy bardziej... Naciska, żeby nie tknąć korzystną dla firm, z którymi taksówkarze walczą. Ale konsekwencje jest tego tak, są tego takie, że może jakiejś części administracji wydaje się, że jak się ugnie, to będzie okej, ale jest jakaś grupa Polaków, która się czuje skrzywdzona takim stanem.
stanem rzeczy i będzie dawała temu wyraz, a jak okaże się, że dawanie temu wyrazu jest nieskuteczne, to będzie mocniej temu dawała wyraz. Dariusz Gędzin. Staram się trzymać strony taksówkarzy, bo to jednak polscy przedsiębiorcy i tutaj każdy krok, który mógłby im w jakiś sposób zaszkodzić, myślę, że długofalowo będzie szkodził nam wszystkim. Ale też zgodzę się, że zbyt miękkie jest podejście naszego rządu w stosunku do nacisków, no bo takowe były, umówmy się, ze strony amerykańskiej, jeśli chodzi o wprowadzenie tego Lex i tutaj pada firma, pada nazwa firmy tej przewozowej, prawda? Słowa ze strony ministra Adamczyka, który powiedział, że dziś w dobie internetu, w dobie map interaktywnych, przepraszam, niepotrzebny jest już egzamin z topografii miasta, no odbieram jako coś groteskowego. No ale no, panowie, o co chodzi? Bo przecież wszyscy jeździmy taksówkami, ale nie zdajemy sobie sprawy z istoty sporu. Taksówkarze muszą posiadać koncesję. Oczywiście to wiąże się z wieloma kosztami, muszą zdawać egzaminy, kasy fiskalne, etc. Najistotniejsza jest ta kasa fiskalna, tak się wydaje, tak? To ma konkurencja swoje tego nie musi. Tak. Posiada elektroniczne, internetowe kasy fiskalne. Tak, tutaj zamysł jest taki, żeby teraz zrównać, prawda, w prawie te internetowe kasy, nazwijmy to fiskalne, umownie to się pewnie nazywa, będzie nazywało jakoś inaczej z tymi kasami tradycyjnymi. No nieprzypadkowo te firmy inne zatrudniają dużą ilość cudzoziemców. No nawet chyba w większości teraz pracownikami tych firm są cudzoziemcy, którzy mają często okroć problemy z porozumiewaniem się, nawet takim dość elementarnym w języku polskim, to stwarza problemy. To jest pierwszy problem. Drugi problem to ta wspomniana już znajomość topografii miasta, prawda? No bo umówmy się, że urządzenie odpowiedzialność za przewożone osoby. Że urządzenie elektroniczne nie zawsze wskaże tę najwłaściwszą na najkrótszą drogę, ale też tutaj jednak należałoby wbić małą szpilkę w taksówkarzy. Oni sami w rozmowach nawet nie tyle prywatnych, co oficjalnych, przyznają, że troszkę jednak zaspali, że w dobie wszechobecnych telefonów komórkowych, aplikacji, które to zamawiają nam jedzenie, zamawiają nam taksówki, przewożą nam zakupy, etc., etc., oni tego nie mają. Przespali moment. Mamy dzisiaj, nie wiem, jak wielką grupę społeczeństwa, ale myślę, że dość już w tej chwili istotną i stale rosnącą, dla której wykonanie telefonu do dyspozytorni i zamówienie sobie taksówki jest niewyobrażalne. Wszystko dzieje się za pomocą aplikacji w telefonie. Jeżeli firmy i korporacje taksówkowe wprowadziłyby coś takiego wcześniej, myślę, że dzisiaj nie siedzielibyśmy tutaj i nie rozmawiali o tym problemie, bo nie byłoby protestu. Natomiast zaspano. Ja należę do tych, którzy wolą zadzwonić. Mam kłopoty nawet, może głupio się przyznać, ale z instalacją aplikacji w telefonie. Ale wiem, że moi koledzy korzystają z takich aplikacji i za pomocą aplikacji wzywają taksówki tradycyjnych korporacji. Oczywiście, ja nie mówię, że to w ogóle nie istnieje, ale tego jest o wiele mniej. O wiele mniej korporacji taksówkowych niż te korporacje, o których tutaj nie będziemy mówić z nazwy, z aplikacji i zaczęło korzystać. Mhm. Chwała Bogu, że to się dzieje, że zaczynają doganiać konkurencję nasi taksówkarze, ale to się dzieje zbyt wolno wciąż. Czyli mogą sobie protestować, a władze i tak uchwalą odpowiednie ustawy. No i nieunikniony temat, nauczyciele. Kto wygrał, kto przegrał. Szumny strajk. Jakie konsekwencje? Dzisiaj Marcin Palady podał na Twitterze, krótko mówiąc, sondaż w tej sprawie, który, a zresztą Ibrisu, czyli, że tak powiem, takiej sondażowni łaskawej dla jednych, a mniej łaskawej dla innych, z której wynikało, że wygrał to przede wszystkim rząd. Że i tam 30 parę % chyba wskazało rząd, że po drugie nauczyciele, ale to dosłownie kilkanaście procent, a że opozycja, która ewidentnie była zainteresowana podgrzewaniem emocji i, że tak powiem, biegiem na ścianę, wskazało 1% respondentów, że wygrała. I to jest ja powiem tak, wszyscy trochę przegraliśmy. To jest pobojowisko, to co zostało po tym. Pobojowisko, tak, to ale dobre no, jeżeli słowa. Już kogoś wskazać, jako komentarz. To w sensie taktyczno-politycznym chyba rząd. Cezary Dariusz Grzędziński. Trudno rzeczywiście tutaj wskazać jednoznacznie przegranych czy zwycięzców, bo przegrana nauczycieli wydaje mi się jest przegraną w jakimś stopniu nas wszystkich i przyszłych pokoleń, które ci nauczyciele mają kształtować. Natomiast z ponad 700-tysięcznej armii głęboko wierzę, dobrych nauczycieli, dobrych pedagogów zobaczyliśmy wyłącznie mały wycinek, który zajęty był nagrywaniem mniej lub bardziej mądrych piosenek i ustawianiem ich do internetu.
internetu. Zobaczyliśmy pana broniarza, który od lat 20 ponad, zdaje się, jest twarzą polskiego nauczycielstwa. Wydaje mi się, że niezbyt dobrą twarzą. Rząd natomiast pokazał, że nawet w ciężkim, trudnym przedwyborczym okresie nie musi się, że tak powiem, nie musi ulegać żądaniom nawet tak znacznej grupy zawodowej, jak ta, prawda? Że można się skutecznie opierać żądaniom. Ostatnie zdanie. Kończymy komentować w środku dnia. Przypomnę, komentatorami dla państwa byli dzisiaj Cezary Krzysztopa, tygodnik Solidarność, tysol.pl i Dariusz Grzędziński, Fakt. Dziękuję bardzo. Był to komentarz dnia.